pięknej scenerii w hotelu jakżeż uroczym, jakżeż gościnnym w hotelu Jedlinka dziś zaprezentowała się stworzona z potrzeby serca i z miłości do kolarstwa przez Andrzeja Domina ekipa Domin Sport. Andrzej Domin, kawał pięknej historii polskiego kolarstwa. Andrzej, przedstaw swoją mocną ekipę. Patryk Kostecki, bardzo dobry przełajowiec, młody zawodnik. Mam nadzieję, że w mojej grupie się rozwinie. Tobiasz Pawlak, Mariusz Witecki, Kornel Sujka, Weronika Nowakowska, która nas wspiera, jest naszym duchem. Kuba Foltyn, Mateusz Nowak, Kamil Zieliński, Paweł Harucki, Jarek Rębiewski, Artur Detko. W takim składzie będziemy dziś, w tym sezonie walczyć o jak najlepsze wyniki. Obecny na prezentacji prezes Polskiego Związku Kolarskiego Wacław Skarul nie krył radości. Serce się raduje, ja bardzo się cieszę i wielkie uznanie i gratulacje i podziękowanie dla Andrzeja, że ciągle jest w peletonie kolarskim obecny. I tak jak powiedziałeś, Włodku, dla mnie mieszanina rutyny z młodością to jest ta recepta na sukces. Bardzo wierzę, że to będzie ta siła w peletonie, w którym mamy dwóch wielkich Active Jet i CCC, no i Domin Sport, bo tam, gdzie dwóch się bije, to trzeci korzysta. Gratuluję wytrwałości Andrzejowi, a zawodnikom życzę jak najwięcej zwycięstw w sezonie 2015. Plany kolarzy, plany zawodników. Mariusz Witecki, ileż to tytułów, mistrz Polski, wygrał wielkie wyścigi, bo i Szlakiem Grodów Piastowskich, i wyścig Solidarności, i Olimpijczyków. Dobrze się widzę, czuję w tej grupie. Tak, tutaj mamy bardzo dobrą atmosferę. Tak jak z szefostwem i między zawodnikami się dobrze dogadujemy. Myślę, że w tym roku nasze wyniki będą jeszcze lepsze niż w zeszłym sezonie i na pewno tutaj będziemy walczyć jak najwyższe lokaty przez cały sezon. Jarosław Rębiewski, jeden z najbardziej doświadczonych kolarzy w ekipie, medalista Mistrzostw Polski w jeździe indywidualnej na czas, zwycięzca wielu prestiżowych wyścigów, posłuży także doświadczeniem młodszym kolegom. No tak, oczywiście. Tutaj będę służył doświadczeniem młodszym kolegom. Będę starał im się to przekazać jak najbardziej profesjonalnie. No i myślę, że przekrój doświadczenia i młodości da bardzo dobre wyniki w tym sezonie. Wiem, jak pazerny na sportowy sukces kolarski jest Kamil Zieliński. W roku ubiegłym wygrał wyścig Solidarności Olimpijczyków. Tak, zgadza się. Myślę, że w tym roku będziemy starali się powtórzyć ten sukces i dołożyć do tego sukcesu jeszcze kilka innych wyścigów, bo jest wiele, wiele innych wyścigów w Polsce bardzo ważnych dla nas, tak jak Mistrzostwa Polski czy wyścig Małopolski Górski, w którym na pewno będziemy starali się walczyć. Paweł Harucki, młodzieżowy mistrz Polski, a jednocześnie syn Henryka Haruckiego, tego, który wygrywał wyścig dwóch Kalifornii, Tour de Pologne, no i odniósł nieskończoną ilość zwycięstw. Tak, witam serdecznie. Cóż, ciężko będzie powtórzyć te rezultaty, aczkolwiek dążę do tego z całego serca. Nasza grupa no, jest skromna. Jesteśmy normalnymi zawodnikami, którzy próbują dążyć do jak najlepszego sukcesu. Wszyscy jesteśmy ambitni. Atmosfera, która panuje w drużynie, myślę, że dodaje nam skrzydeł i myślę, że zobaczymy w tym roku nie jedno, a kilkanaście zwycięstw. Ależ finisz, Kamil Zieliński, Kamil, ale Łukasz, o, błyskie szprychy. Naszym celem na ten sezon jest wygrać wyścig Solidarności Olimpijczyków, powtórzyć sukces z ubiegłego roku. No, chcielibyśmy zdobyć medal na Mistrzostwach Polski w Sobótce. Na pewno są dla nas bardzo ważne wszystkie klasyki, które są w Polsce punktowane do UCI. Także no, na pewno będziemy robili wszystko, żeby przeszkadzać zawodnikom CCC i Active Jet. Wiadomo, my wygrywamy z tymi zawodnikami przede wszystkim siłą drużyny. Nie mamy jakiegoś jednego lidera. Także na pewno będziemy starali się taktycznie i zespołowo z nimi nawiązać równorzędną walkę po to, żeby pokazać, że
nie wystarczy być mocny, żeby wygrać. A więc grupa Dominy Sporty została zaprezentowana w pięknym hotelu Jedlinka w niesamowitej scenerii przy pięknej, słonecznej pogodzie. Ambitni chłopcy, ambitni kolarze na pewno będą w tym sezonie czołowymi postaciami nie tylko polskiego peletonu.